Zaczynamy? No za mnie niech się przybije. Dzień dobry, witam Państwa. Otwieram 65. sesję 8 kadencji. Proszę o ciszę. Otwieram 65. sesję 8 kadencji Rady Gminy Filej. Witam panów radnych, witam sołtysów, witam pracowników gminy z panem wójtem Grzegorzem Sipkiem na czele. Sprawdzimy teraz listę obecności. Dziękuję. Na 15 radnych obecnych jest 13. Stwierdzam kworum do prawomocności podejmowanych przez nas uchwał. Przechodzę do odczytania porządku obrad sesji. Proszę o ciszę. Punkt pierwszy, otwarcie sesji. Punkt drugi, przyjęcie porządku obrad. Punkt trzeci, przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Punkt czwarty, sprawozdanie działalności wójta gminy w okresie między sesjami. Punkt piąty, podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w gminie Filej na rok 2024. Punkt szósty. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze sąsiedzkie oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, a także trybu ich pobierania. Punkt siódmy. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Gminnemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Filei jako trwałemu zarządcy na oddanie w dzierżawę na okres do 3 lat części nieruchomości oznaczonej ewidencjami gruntów jako działka numer 2.2270 o powierzchni 11,6150 hektara położonej w miejscowości Filej, gmina Filej, stanowiącej własność gminy Filej. Punkt ósmy. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków, ratowników i kandydatów na strażaków, ratowników ochotniczych straży pożarnych z gminy Filej. Punkt dziewiąty. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej. Punkt dziesiąty. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok. Punkt jedenasty. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Punkt dwunasty. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024, punkt 13, wolne wnioski, punkt 14, zamknięcie obrad sesji. Kto z panów jest za tak przedstawionym porządkiem obrad? Przystępujemy do głosowania. Dziękuję, 12 głosów za. Stwierdzam, że porządek... Panie Szymku. Działa. Dziękuję. 13 głosów za. Stwierdzam, że protokół został przez nas przyjęty. Przepraszam. Porządek obrad został przez nas przyjęty. Przechodzimy do punktu kolejnego, czyli trzeciego. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Protokół jest wyłożony. Każdy z panów radnych mógł się z nim zapoznać. W tej chwili przystępujemy do głosowania nad przyjęciem protokołu bez czytania. Proszę bardzo. Dziękuję. 13 głosów za. Stwierdzam, że protokół został przez nas przyjęty. Przechodzimy do punktu kolejnego. Sprawozdanie z działalności wójta gminy w okresie między sesjami. Panie wójcie, zapraszam. Panie Przewodniczący Rady Gminy Filej, Szanowna Rado, Szanowni Państwo Sołtysi, Państwo Pracownicy Urzędu Gminy, Szanowni Mieszkańcy Filej. Postaram się w zwięzły sposób przedstawić Państwu sprawozdanie z pracy wójta gminy w okresie międzysesyjnym. Zacznę od zadań inwestycyjnych. Jako że praca wójta to również praca urzędu, pewne rzeczy będą się pokładać, będą powiązane z pracą urzędu. I pokrótce zechcę Państwu je przedstawić. Szanowni Państwo, 29 listopada
w zapytaniach ofertowych dotyczących dokumentacji przebudowy drogi wewnętrznej w miejscowości Łukowiec padły trzy oferty. 5 grudnia zawarto umowę z jednostką projektową PIT Drog z Nowego Antonina na wykonanie tej dokumentacji. 25 grudnia firma usługi remontowo-budowlane Sławomir Kubicki zgłosiła zakończenie robót budowlanych świetlic wiejskich w Łukowcu i Słoszynie. Odbiór robót budowlanych nastąpi po zajęciu stanowiska przez Państwową Straż Pożarną oraz Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Lubartowie. Następnie również takie firma Zakład Remontowo-Budowlany Alicja Jedut również zgłosiła zakończenie robót budowlanych Domu Kultury w Firleju i Świetlicy Wiejskiej w Czerwonce Gozdów. Również odbiór robót budowlanych nastąpi po zajęciu stanowiska przez PSP i Sanepid. Proszę Państwa, z grubsza tylko powiem o zarządzeniach, które wydałem w okresie międzysesyjnym. Otóż jedno z nich dotyczy ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi po uchwaleniu przez Radę Gminy Firlej budżetu Gminy Firlej na rok 2024 i przy założeniu, że kwoty i zadania wskazane w projekcie budżetu na realizację zadań gminy w formie dotacji nie ulegną zmianie. Kolejne zarządzenie w sprawie wprowadzenia dodatkowych dni wolnych od pracy w zamian za święta przypadające w 2024 roku i wprowadza się dodatkowy dzień wolny od pracy w 2024 roku w zamian za święto przypadające w dniu wolnym od pracy, czyli sobotę, dla pracowników Urzędu Gminy Firlej, to jest 2 stycznia 2024 roku, w zamian za 6 stycznia 2024 roku, czyli święto Trzech Króli. Kolejne zarządzenie w sprawie zebrania wiejskiego. Celem dokonania wyboru sołtysa sołectwa Zagrody Łukowieckiej. I w związku z rezygnacją z funkcji dotychczasowego sołtysa sołectwa Zagrody Łukowieckie zwołuje się zebranie wiejskie celem dokonania wyboru sołtysa i termin został ustalony na dzień 7 stycznia 2024 roku na godzinę 15 w siedzibie remizy OSP w Łukowcu. Proszę Państwa, w tym okresie również uczestniczyłem w szeregu spotkań, zebrań i konferencji i tak pokrótce przedstawię mniej więcej ich harmonogram. Otóż 30 listopada uczestniczyłem w gali rankingu gmin Lubelszczyzny w Lublinie. Gala odbyła się w Trybunale Koronnym, gdzie razem z panią sekretarz odbyliśmy szereg rozmów z przedstawicielami lubelskich samorządów. Odbyło się również spotkanie w Lubelskim Centrum Spotkań w Urzędzie Marszałkowskim dotyczące zapoznania z harmonogramem naboru wniosków o dofinansowanie dla samorządów, jak również dla innych podmiotów w 2024 roku w ramach Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na lata 2021-2027. Omawiane tam były m.in. poszczególne działania, na które można będzie dostać czy składać wnioski o dotacje. Omawiane były wielkości tych dotacji, rodzaje beneficjentów i zakres i rodzaje inwestycji. Także 2024 rok będzie bardzo bogaty, jeśli chodzi o takie oferty z Urzędu Marszałkowskiego. Na początku grudnia również podpisałem z panem starostą Tomaszem Marzędą list intencyjny dotyczący budowy odcinka chodnika na drodze powiatowej w Firleju, jest to ulica Serocka. Obecnie wykonywana jest dokumentacja techniczna, ja już tą dokumentację widziałem. Będzie ona zaopiniowana przez starostwo i przekazana do dalszego procedowania, ewentualnie do działań, które podejmie Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie. W Komendzie Powiatowej Straży w Rykach również byłem na spotkaniu
podczas którego został przekazany pojazd typu quad dla naszej jednostki OSP w Firleju. Następnie 9 grudnia zorganizowany został w Woli Skromowskiej Narodowy Dzień Tenisa Stołowego, na którym też również uczestniczyłem. Natomiast w ten sam dzień w szkole w Firleju odbył się rodzinny turniej mikołajkowy, gdzie podczas trwania turnieju wręczyłem wraz z panem dyrektorem Gryglickim nagrody dofinansowane z Urzędu Gminy. W ostatnim czasie również wręczyłem laptopy dla dwóch szkół, dla dzieci uczniów klas czwartych, 14 laptopów w zespole szkolno-przedszkolnym w Woli Skromowskiej i 28 w szkole w Firleju. Te laptopy były przyznane przez Ministerstwo Cyfryzacji w ramach programu Laptop dla Ucznia. Natomiast wieczorem 11 grudnia uczestniczyłem w trzeciej edycji spotkań Dni Wspólnych Chwil zorganizowanych przez Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich w Woli Skromowskiej. W połowie grudnia odbyła się gala Złoty Lampar w Starostwie Powiatowym w Lubartowie, podczas której miałem przyjemność uczestniczyć. Zgłoszony przeze mnie przedsiębiorca z naszej gminy, pan Rafał Piruk, dostał wyróżnienie zatytułowane jako innowacyjny zaradny przedsiębiorca. Serdecznie gratuluję panu tego wyróżnienia. 15 grudnia podpisałem umowę na dostawę sprzętu strażackiego i wyposażenia technicznego dla strażaków OSP Firlej. Sprzęt został pozyskany dzięki środkom z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz pomocy postpenitencjarnej z tak zwanego Funduszu Sprawiedliwości. Strażacy otrzymali m.in. AED, zestaw elektronarzędzi i parawan do osłony miejsca wypadku. Następnie w starostwie powiatowym w sali rycerskiej uczestniczyłem w spotkaniu wigilijnym razem z naszymi druhami z powiatu, ale również i przede wszystkim z gminy Firlej. Z ciekawszych jeszcze rzeczy, o których chciałbym powiedzieć, to udało się zorganizować jarmark bożonarodzeniowy przy pomocy pracowników oczywiście gminy. Na jarmarku wystawiały się ze swoimi produktami koła gospodyń wiejskich z naszej gminy, jak również osoby prowadzące działalność gospodarczą. Wszystkim serdecznie dziękuję i zapraszam już na kolejne okolicznościowe spotkania tego typu. Wiem, że jarmark cieszył się bardzo wielkim uznaniem. Państwo z kół gospodyń wiejskich rozdysponowali praktycznie 100% swoich produktów, które mieli. Także wydaje mi się, że wszyscy byli zadowoleni. Dziękuję również osobom, które przyczyniły się do uświetnienia tej uroczystości, tego spotkania, czyli dyrektorom jednostek naszych szkolnych, również bibliotece, za przygotowanie części towarzyszących artystycznych. Siedemnastego grudnia miałem takie spotkanie szczególne z mieszkańcami Łukówca dotyczące rozstrzygnięcia sporu budowy altany na placu przy remizie OSP. Wtajemniczeni wiedzą, że chodziło o wielkość kwot, jakie miały być przeznaczone na tą altanę. Myślę, że spór został zażegnany. Jeśli takie sytuacje będą się powtarzać, to również bardzo chętnie będę uczestniczył w negocjacjach, ewentualnie w poszczególnych sołectwach, chociaż mam nadzieję, że już nie będzie dochodzić do podobnych zdarzeń. 18 grudnia odbyłem kolejne spotkanie z projektantami z firmy Kubatura SC, którzy projektują nam, czy robią dokumentację techniczną żłobka, który ma być usytuowany w szkole w Firleju, oraz projekt robią na zagospodarowanie budynku po przedszkolu, tutaj przy gminie, przy budynku gminy.
Widać już zarysy, widać już mniej więcej, jak to będzie wszystko wyglądało. Mam nadzieję, że w niedługim czasie przedstawimy Państwu już konkretne dane. Również w ten dzień, czyli 18 grudnia, odbył się zjazd zarządu oddziału gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. W trakcie spotkania poruszane zostały kwestie funkcjonowania jednostek OSP w roku bieżącym oraz plany rozwoju i działalności jednostek na 2024 rok. W trakcie spotkania zostałem jednogłośnie wybrany na funkcję prezesa zarządu gminnego OSP. Serdecznie dziękuję druhom za ten zaszczyt. No i oczywiście okres świąteczny to okres wielu spotkań, między innymi w Antoninie, w przypisówce, w szkole w Woli Skromowskiej, ale jak również i w Firleju. Okres, gdzie uczestniczyłem w różnych spotkaniach jasełkowych, już nie będę tego omawiał. Myślę, że to są normalne rzeczy, normalne spotkania, w których przedstawiciel urzędu wskazany jest, aby uczestniczył. Z takich większych, jeszcze ważniejszych spraw, oczywiście o wszystko będziecie Państwo mogli zapytać, ale muszę jeszcze się pochwalić, że albo poinformować, że wczoraj miałem kolejne spotkanie z przedstawicielem firmy Flexi Power Group, wykonujących dla nas instalacje solarne w naszej gminie. W związku z licznymi skargami mieszkańców dotyczącymi przeprowadzenia nierzetelnych przeglądów instalacji solarnych, konieczne było wezwanie na rozmowę przedstawicieli właśnie tej firmy, czyli wykonawców, i ustalenie nowych warunków odbioru tych instalacji solarnych przed końcem okresu gwarancji. W związku z tym, iż firma nie wywiązała się z przeprowadzenia wszystkich kontroli, które miała przeprowadzić już po takiej nowej naszej umowie do końca grudnia, doszliśmy do wniosku, że firma musi jeszcze raz sprawdzić od nowa wszystkie instalacje. Ale nie teraz w zimie, tylko na wiosnę, kiedy te instalacje w ogóle zaczną tak naprawdę działać. W związku z tym doszliśmy do pewnego porozumienia, gdzie wydłużamy okres gwarancyjny do końca lipca, czyli wszystkie instalacje, te, które nawet teraz odbiór miały, mają przedłużoną gwarancję do końca lipca, a firma zobowiązała się do końca czerwca, czyli od kwietnia, być może wcześniej, zobaczymy jakie będą warunki na dworze, przeprowadzić rzetelne badania tych instalacji. Również poprosiłem przedstawiciela tej firmy o to, aby sprawdzili również glikol. Glikol nie był w specyfikacji, nie było wymiany tego glikolu, ale firma również sprawdzi we wszystkich instalacjach, które mamy, jakość tego glikolu, czy instalacje będą działać z tym preparatem, który tam się znajduje, czy ma jeszcze właściwości grzewcze. Szanowni Państwo, mamy już decyzję ODR-y w Końskowoli dotyczącą oddelegowania do naszej gminy pracownika ośrodka doradztwa rolniczego z placówki w Lubartowie na jeden dzień w tygodniu, i będzie to czwartek. I w każdy czwartek od 7.30 do 15.30 pracownik ODR-u w Lubartowie będzie świadczył usługi dla mieszkańców naszej gminy. Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych do korzystania z konsultacji oraz doradztwa. Proszę Państwa, jestem w stałym kontakcie z pracownikami, oczywiście, jeśli chodzi o remont naszych dróg gminnych. Mamy sezon taki, jaki mamy, bez mrozu, i drogi, które zostały wyremontowane miesiąc temu, dzisiaj już są w poważnym stanie. Praktycznie w połowie znów poniszczone. Niestety, przy takiej pogodzie, jak dzisiaj jest, i aurze, gdzie pada co drugi dzień, niestety te drogi nie mogą być remontowane za pomocą naszych maszyn. Będziemy czekać na to, aż będzie trochę
bardziej sucho, wtedy te maszyny wyjdą na nasze drogi. Oczywiście w miarę możliwości będziemy dokładać kruszywa do najbardziej zdegradowanych i uczęszczanych dróg. Proszę Państwa, chciałbym jeszcze wspomnieć o tym, że mamy oczywiście biuro podawcze, które gdzieś tam się słyszy, że nie spełnia swojej funkcji. Chciałem Państwa zapewnić, że nasze biuro podawcze działa sprawnie. Ostatnio oczywiście były jakieś uwagi, że giną dokumenty w urzędzie. Okazuje się, że żaden dokument nie zginął. Nie ma czegoś takiego jak na biurze podawczym ginięcie dokumentów, czy po prostu taki proceder. Taki proceder nie ma miejsca. Szanowni Państwo, biuro podawcze jest od tego, abyście Państwo złożyli swoje dokumenty, które oczywiście nie wymagają konsultacji, bo gmina jest otwarta dla mieszkańców w każdy dzień, ale to biuro podawcze jest od tego, żeby złożyć i dostać potwierdzenie złożenia. Jeżeli dostanie się potwierdzenie złożenia, czyli pieczątkę taką nadawczą, nie ma możliwości, aby jakiś dokument został gdzieś odrzucony, wyrzucony. Na dzień dzisiejszy były jakieś takie uwagi, że giną dokumenty na biurze podawczym. Szanowni Państwo, chcę powiedzieć, że przynajmniej jak ja tutaj jestem, jest to nieprawda i zapraszam do korzystania z tego biura podawczego. Oczywiście, jeżeli sprawy są sporne, zapraszam czy do mnie, czy do pracowników w celu wyjaśnienia wszystkich kwestii. Na tą chwilę dziękuję. Jeżeli będą pytania, to będę do dyspozycji. Dziękuję bardzo. Dziękuję Panie Wójcie. Przechodzimy do punktu 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w gminie Filej na rok 2024. Przeczytam Państwu projekt uchwały. Uchwała Rady Gminy Filej w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w gminie Filej na rok 2024. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w związku z artykułem 4 prim ustawy od 1 do 2 i ustawy ustęp 5 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu i trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz artykułu 10 ustęp 2 i ustęp 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii Rada Gminy Filej uchwala co następuje. Paragraf 1. Przyjmuje się gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii gminie Filej na rok 2024, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf 3. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Filej i wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy Panowie mają jakieś uwagi do programu? Przystępujemy do głosowania. Dziękuję. 13 głosów. Zatwierdzam, że uchwała została przez nas przyjęta. Przechodzimy do punktu 6. To jest podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze sąsiedzkie oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, a także trybu ich pobierania. Przeczytam Państwu teraz projekt uchwały. Uchwała Rady Gminy Filej w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze sąsiedzkie oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, a także trybu ich pobierania. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w związku z artykułem 117 ust. 1 punkt 11 ust. 2 punkt 2a artykułu 50 ust. 1a ustawy od 3a do 4b ustęp od 3a do 4b, ustęp od 6 do 6b, artykułu 96 ustawy, ustęp 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku pomocy społecznej uchwala się co następuje. Paragraf 1. Określa się szczegółowe warunki przyznawania
i odpłatności za usługi opiekuńcze sąsiedzkie oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, a także trybu ich pobierania stanowiących załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Filej. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. Czy panowie mają jakieś pytania? Przystępujemy do głosowania. Głosów za. Stwierdzam, że uchwała została przez nas przyjęta. Przechodzimy do punktu 7. To jest podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Gminnemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji Filleju jako trwałemu zarządcy na oddanie w dzierżawę na okres 3 lat części nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 2.2270 o powierzchni 11,6150 hektara położonej w miejscowości Fillej, gmina Filley, stanowiącą własność gminy Filley. Odczytam państwu projekt uchwały. Uchwała Rady Gminy Filley w sprawie wyrażenia zgody Gminnemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji Filley jako trwałemu zarządcy na oddanie w dzierżawę na okres do 3 lat części nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 2.2270 o powierzchni 11,6150 hektara położonej w miejscowości Filley, gmina Filley, stanowiącą własność gminy Filley. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w związku z artykułem 43 ust. 2 punkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami Rada Gminy Filley uchwala co następuje. Paragraf 1. Wyraża się zgodę trwałemu zarządcy Gminnemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji Filleju na oddanie w dzierżawę na czas oznaczony do 3 lat części nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 2.2270 o powierzchni 11,6150 hektara położonej w miejscowości Filley. Gmina Filley stanowiąca własność gminy Filley na rzecz dotychczasowych dzierżawców zgodnie z załącznikiem stanowiącym integralną część niniejszej uchwały. Paragraf 1. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Filley. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy panowie mają jakieś pytania? Przystępujemy do głosowania. Głosów za. Stwierdzam, że uchwała została przez nas przyjęta. Przechodzimy do punktu 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników i kandydatów na strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Filley. Odczytam państwu projekt uchwały. Uchwała Rady Gminy Filley w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników i kandydatów na strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Filley. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykułu 15 ust. od 1 do 2 i artykułu 15a ustawy z dnia 17 grudnia 2021 o ochotniczych strażach pożarnych Rada Gminy Filley uchwala co następuje. Paragraf 1. Ustala się wysokość ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Filley, którzy uczestniczyli. Podpunkt 1. W działaniu ratowniczym akcja ratowniczej w celu realizacji zadań zabezpieczenia obszaru chronionego właściwej jednostki ratowniczo-gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 17 zł. Podpunkt 2. W szkoleniu lub w ćwiczeniu w kwocie 7 zł. Paragraf 2. Ustala się wysokość ekwiwalentu pieniężnego dla kandydata na strażaka ratownika OSP, o którym mowa w artykule 9 ust. 2 punkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 roku o ochotniczych strażach pożarnych w kwocie 5 zł. Paragraf 3. Ustala się wysokość ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Filley w kwocie 5 zł wykonujących inne działania niż wymienione w paragrafie 1 od 1 do 2, w tym m.in. dotyczące. Podpunkt 1. Udziału w alarmowaniu i ostrzeganiu ludności o zagrożeniach. Podpunkt 2. Organizowanie
na terenie gminy Filej przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych propagujących wiedzę i umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Punkt trzeci. Udział w zawodach sportowo-pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną, gminę lub inne uprawnione podmioty. Podpunkt czwarty. Wspieraniu gminy w realizacji pomocy na rzecz społeczności lokalnej. Traci moc uchwała Rady Gminy Filej nr 40/199/2022 z dnia 4 marca 2022 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za uczestnictwo w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkolenie lub ćwiczeniu. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. Czy jakieś pytania są? Przystępujemy do głosowania. Dziękuję. 13 głosów za. Przechodzimy do punktu 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej. Zapraszam Pani Skarbnik. Szanowna Rada, drodzy mieszkańcy gminy Firlej. Przedstawię teraz pierwszy projekt przygotowanej przeze mnie uchwały z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Na podstawie artykułu 228 ust. 2, artykułu 230 ust. 6 i artykułu 232 ust. 2 ustawy o finansach publicznych Rada Gminy Firlej uchwala co następuje. W uchwale nr 52/257/2022 Rady Gminy Firlej z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej zmienionej zarządzeniem Wójta Gminy Firlej z dnia 30 stycznia 2023 roku. Uchwałą Rady Gminy Firlej z dnia 10 marca 2023 roku. Uchwałą Rady Gminy Firlej z dnia 30 maja 2023 roku i uchwałą Rady Gminy Firlej z dnia 19 października 2023 roku wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 i 2 do uchwały. Paragraf 1. Ustęp 1. Przyjmuje się po zmianach wieloletnią prognozę finansową na lata 2023-2026 obejmującą prognozę kwoty długu na lata 2023-2030 stanowiącą załącznik nr 1. Ustęp 2. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości. Ustęp 3. Przyjmuje się zmieniony wykaz przedsięwzięć stanowiący załącznik nr 2. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zmiany prognozowanych danych w zakresie 2023 roku w stosunku do poprzedniej uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej, czyli 19 października, dotyczą dostosowania do danych dotyczących dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów. To, co najistotniejsze w zakresie 2023 roku, to zmiana kwoty planowanego zadłużenia gminy. Nie została już w tej chwili, nie został zaplanowany kredyt długoterminowy na pokrycie deficytu budżetu gminy. Brakujące dochody zostaną pokryte przychodami z tytułu wolnych środków. W związku z niezaciąganiem kredytów ani pożyczek w 2023 roku zmniejszy się kwota długu zarówno na koniec 2023 roku, jak i w kolejnych latach, które są objęte wieloletnią prognozą finansową. Jeżeli chodzi o dane projektowane w zakresie kolejnych lat budżetowych 2024 i 2025 do 2030, zostały one już dostosowane do projektu zarówno uchwały budżetowej na rok 2024, jak i do projektu wieloletniej prognozy finansowej. Szczegółowo może odniosę się już do tych kwestii w uzasadnieniu do kolejnych uchwał. Dziękuję.
Czy panowie radni mają pytania? Przystępujemy do głosowania. Głosów za, stwierdzam, że uchwała została przez nas przyjęta. Przechodzimy do punktu 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok. Projekt uchwały Rady Gminy Firej z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok. Na podstawie przepisów artykułu 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym oraz artykułu 212, artykułu 239, artykułu 264 ust. 3 ustawy o finansach publicznych Rada Gminy Firlej uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. W uchwale nr 52/258/2022 Rady Gminy Firlej z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok ze zmianami. Punkt pierwszy. Określone w paragrafie pierwszym dochody budżetu w kwocie 43 844 311,65 zł zwiększa się, punkt A. Zwiększa się o kwotę 688 947,12 zł z tytułu środków Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 406,42 zł. Środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Wspierania Rodziny Asystent Rodziny w 2023 roku 7 737,50 zł. Środków rezerwy subwencji ogólnej 159 927 zł. Wpływów realizowanych przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Firleju 230 000 zł. Wpływu środków darowizny przekazanej gminie Firlej i odszkodowania za stwierdzoną awarię kotła 61 303 zł. Opłaty za zajęcie pasa drogowego i opłaty parkingowej 35 000 zł. Wpływów z tytułu rozliczeń podatku VAT, środków zwrotu kosztów energii elektrycznej za 2022 rok w ramach tzw. tarczy inflacyjnej 51 355 zł. Oprocentowania środków na rachunkach bankowych 86 950 zł. Dochodów z najmu mienia komunalnego 8 660 zł. Środków obciążenia innych gmin za uczęszczanie dzieci w nich zamieszkujących do placówki finansowanej przez gminy Firlej 4771 zł. Wpływów z podatku od spadków i darowizn, odsetek od podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej oraz podatku od czynności cywilnoprawnych 14 600 zł. Zwiększa się również z tytułu zmiany klasyfikacji budżetowej przekazanych gminie środków, w tym rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej 22 669 zł, dofinansowania projektu poprawa dostępności w Urzędzie Gminy Firlej 5 568 zł 20 groszy. Litera B. Zmniejsza się o kwotę 1 543 802,90 zł, w tym dochody bieżące zmniejsza się o 189 664,14 zł z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na realizację zadania remont drogi gminnej nr 1033-17L w miejscowości Serock 119 269,46 zł. Z tytułu planowanego obciążenia kontrahentów z tytułu refaktur za korzystanie z usług finansowanych przez gminę 28 000 zł, wpływów z opłaty miejscowej 10 000 zł, zwróconych środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, niewykorzystanego dodatku elektrycznego 1020 zł. Dofinansowania projektu tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w ramach programu Maluch Plus 2022-2029 1080 zł oraz z tytułu zmiany klasyfikacji budżetowej przekazanych gminie środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej 22 669 zł dofinansowania projektu
poprawa dostępności w Urzędzie Gminy Firlej 7625 zł i 70 groszy. A dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 1 354 138 zł 74 grosze z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na realizację inwestycji budowa drogi Nowy Antonin Majdan Sobolewski 334 138 zł 74 grosze dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w zakresie realizacji inwestycji modernizacja ujęcia wody w Firleju 950 tysięcy zł. Dofinansowania projektu tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w ramach programu Maluch Plus 2022-2029 70 tysięcy zł. Zmiany w dochodach budżetu zamieszczone zostały w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. Po zmianach dochody budżetu wynoszą 42 989 455 zł i 87 groszy, to jest. Dochody bieżące wynoszą 35 067 382 zł 4 grosze, w tym dotacje i środki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami 6 482 083 zł 69 groszy, a dochody majątkowe wynoszą 7 922 073 zł i 83 grosze. Punkt drugi. Określone w paragrafie drugim wydatki budżetu w kwocie 45 857 315 zł 9 groszy zwiększa się o kwotę 26 560 zł 92 groszy i zmniejsza się o kwotę 1 678 696 zł. Z tego wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 26 560 zł 92 grosze i zmniejsza się o kwotę 36 997 zł. A wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 1 641 699 zł. Zmiany w wydatkach budżetu zamieszczone zostały w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. Po zmianach wydatki budżetu wynoszą 44 205 180 zł i 1 grosz, to jest. Wydatki bieżące wynoszą 32 787 131 zł 78 groszy, w tym wydatki i środki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami 6 479 644 zł 63 grosze, a wydatki majątkowe wynoszą 11 418 048 zł 23 grosze. Punkt trzeci. Określoną w paragrafie trzecim kwotę planowanego deficytu zmniejsza się o kwotę 797 279 zł 30 groszy, to jest do kwoty 1 215 724 zł i 14 groszy. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, innych niż nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych i niewykorzystane środki, o których mowa w artykule 217 ust. 2 punkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 977 720 zł 70 groszy. Z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków Unii Europejskiej na realizację projektów w kwocie 210 267 zł i z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 27 736 zł 44 grosze. Punkt czwarty. Określono w paragrafie 4 punkt pierwszy łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości
3 430 803 zł i 44 grosze zmniejsza się o kwotę 998 800 zł z tytułu spłat pożyczek udzielonych z budżetu gminy 137 800 zł oraz kredytu na finansowanie deficytu 861 000 zł oraz zwiększa się o kwotę 63 720 zł i 70 groszy z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy innych niż nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych i niewykorzystane środki, o których mowa w artykule 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Po zmianach kwota planowanych przychodów budżetu wynosi 2 495 724 zł i 14 groszy. Określoną w paragrafie 4 punkt 1 łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w wysokości 1 417 800 zł zmniejsza się o kwotę 137 800 zł z tytułu pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, to jest do wysokości 1 280 000 zł. Zmiany planowanych kwot przychodów i rozchodów budżetu zamieszczone zostały w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. Punkt 5. W określonych w paragrafie 7 punkt 1 wydatkach na zadania inwestycyjne dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. Punkt 6. W wydatkach na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. Paragraf 2 uchwały. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Firlej. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Czy są pytania? Przystępujemy do głosowania. Panie Stanisławie. Dziękuję panom. 13 głosów za. Stwierdzam, że zmiany w budżecie na 2023 rok zostały przez nas przyjęte. Przechodzimy do punktu 11. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Tak, tym samym rozpoczynamy procedowanie nad nowym rokiem budżetowym. Rozpoczynamy od projektu uchwały Rady Gminy Firlej z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Najpierw odczytam projekt uchwały. Na podstawie artykułu 228, artykułu 230 ust. 6 i artykułu 232 ust. 2 ustawy o finansach publicznych Rada Gminy Firlej uchwala, co następuje. Paragraf 1. Ustęp 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2024-2030 obejmującą prognozę kwoty długu stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały. Ustęp 2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do uchwały. Ustęp 3. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości. Paragraf 2. Upoważnia się wójta gminy Firlej do zaciągania zobowiązań. Punkt 1. Z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Punkt 2. Związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku nr 2 przedsięwzięć do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku. Paragraf 3. Upoważnia się wójta gminy Firlej do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w paragrafie 2 uchwały. Paragraf 4. Upoważnia się wójta gminy Firlej do dokonywania zmian limitów zobowiązań
i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich lub innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile te zmiany nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także dokonywanie zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, w tym wkładu własnego beneficjenta oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów. Paragraf 5. Traci moc uchwała nr 52 łamane przez 257 łamane przez 2022 Rady Gminy Firej z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej z późniejszymi zmianami. Paragraf 6. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Firej i paragraf 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku. Dziękuję pani skarbnik. Czy pytania panowie mają? Przystępujemy do głosowania. Dziękuję. 13 głosów za. Stwierdzam, że uchwała została przez nas przyjęta. Przechodzimy do punktu 12, najważniejszego. To jest podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024. Na podstawie przepisów artykułu 18 ust. 2 punkt 4, punkt 9 litera D, litera I ustawy o samorządzie gminnym oraz artykułu 212 ust. 2, artykułu 258 ust. 1 punkt 1, 2 i 4, artykułu 264 ust. 3 ustawy o finansach publicznych oraz artykułu 111 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa Rada Gminy Firlej uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie 35 925 000 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 31 691 591 zł i dochody majątkowe w kwocie 4 233 411 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym punkt pierwszy. Dotacje celowe oraz środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 4 874 259 zł. Punkt 2. Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 115 tysięcy zł. Punkt 3. Dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 40 tysięcy zł. Punkt 4. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 10 tysięcy zł. Punkt 5. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1 151 853 zł. Paragraf 2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie 40 676 010 groszy, z tego wydatki bieżące w kwocie 30 367 115 zł i wydatki majątkowe w kwocie 10 308 895 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym punkt pierwszy. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 4 874 259 zł. Punkt 2. Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 142 426 zł. Punkt 3. Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie 115 000 zł. Punkt 4. Wydatki na realizację lokalnej, międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 40 000 zł.
Punkt 5. Wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 10 tysięcy zł. Punkt 6. Wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 1 151 853 zł. Paragraf 3. Ustęp 1. Kwotą planowanego deficytu określa się w wysokości 4 751 008 zł. Ustęp 2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z punkt 1. Kredytów i pożyczek 3 884 947 zł. Punkt 2. Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 866 061 zł. Paragraf 4. Ustęp 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy 6 011 008 zł. Ustęp 2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy 1 260 000. Ustęp 3. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu zestawione zostały w załączniku nr 3. Paragraf 5. W budżecie gminy tworzy się rezerwy. Punkt 1. Ogólną w kwocie 167 000 zł. Punkt 2. Celową w kwocie 73 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Paragraf 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy określa załącznik nr 4. Paragraf 7. Określa się punkt 1. Wydatki na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 5. Punkt 2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem nr 6. Paragraf 8. Określa się plan dochodów, rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe w łącznej kwocie 314 850 zł oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 314 850 zł zgodnie z załącznikiem nr 7. Paragraf 9. Limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 5 634 947 zł. Paragraf 10. Wyodrębnia się w budżecie gminy środki stanowiące fundusz sołecki w podziale na sołectwa i zadania w łącznej kwocie 655 363 zł 41 groszy zgodnie z załącznikiem nr 8. Paragraf 11. Ustęp 1. Upoważnia się wójta gminy Firlej do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 1 000 000 zł. Ustęp 2. Upoważnia się wójta gminy Firlej do zaciągania kredytów i pożyczek w wysokości określonej w załączniku nr 3. Paragraf 12. Ustęp 1. Upoważnia się wójta gminy Firlej do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej. Ustęp 2. Upoważnia się wójta gminy Firlej do przekazania uprawnień do dokonania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej innym jednostkom organizacyjnym gminy z wyjątkiem zwiększeń wynagrodzeń i wydatków majątkowych. Ustęp 3. Upoważnia się wójta gminy Firlej do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu. Punkt 2. Ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, niepochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą
wyniku budżetu, punkt 3, ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich. Ustęp 4, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się wójta gminy Firlej do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej. Paragraf 13 uchwały. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Firlej. Paragraf 14. Uchwała wchodzi w życie z dnia podjęcia. Dziękuję. Czy panowie radni mają pytania? Zapraszam. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, nie będzie to pytanie, tylko kilka uwag natury takiej formalnej. Szanowni Państwo, to, że dzisiaj zostanie uchwalony budżet, to nie znaczy, że mamy popaść w jakąś wielką euforię, że wszystko mamy tak, jak być powinno. Na pewno wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że kolejny, powiedzmy, budżet to jest jak gdyby ciągiem dalszego tego, co było dotychczas. Szanowni Państwo, jestem radnym ileś lat. Nieważne ile. W każdym razie spotkałem się z różnymi sytuacjami tutaj w gminie. Miałem kontakty z różnymi ludźmi z innych gmin. I powiem tyle. Dziwię się bardzo, że co niektórzy obecni na tej sali są tak krótkowzroczni, widzą tylko czubek własnego nosa. Bo przez tyle lat, jak tutaj przychodzę do tej gminy, nigdy nie głosowałem przeciwko żadnej miejscowości, gdzie coś miało być robione. Byłem wręcz zadowolony, że ludzie występują z jakąś inicjatywą, coś chcą dla tej miejscowości zrobić. I to jest budujące, że takie coś jest. Natomiast wracając do tego wątku, co niektórzy widzą czubek własnego nosa, a nie widzą troszeczkę dalej, nie widzą przyszłości. Szanowni Państwo, to, jak niektórzy się zachowują i tylko walczą o własną miejscowość, oczerniając innych, bo u was to jest wszystko. Szanowni Państwo, jest to wielkim wstydem. Bo jeżeli ktoś patrzy troszeczkę do przodu, to powinien zwracać uwagę na to, co w danym momencie, na co gminę stać i co w pierwszej kolejności powinno być robione. To, co powiedziałem, że nie widzę żadnej euforii w tym budżecie. Mianowicie, Szanowni Państwo, jeżeli w poprzednim budżecie były pieniądze przeznaczone na pewne inwestycje, ja rozumiem, Panie Wójcie, Pan Wójt urzęduje kilka miesięcy, ale jeżeli były jakieś pieniądze przeznaczone i sygnały docierały, kiedy to będzie robione i to zostało odsuwane na dalszy plan, no to czy można być z tego zadowolonym? Raczej nie. Ja nie chcę tutaj nikogo krytykować, ale Szanowni Państwo, jeżeli są zabezpieczone środki i nie robimy tego, natomiast w przyszłym budżecie oczekiwania, wiadomo, mają wszyscy. Chcemy każdemu coś zrobić, a o tych poprzednich rzeczach się zapomina, no to źle to świadczy o nas wszystkich. Nie tylko o panu wójcie, ale o nas wszystkich, o radnych. Bo ja tutaj chciałem co niektórym przypomnieć, że pan wójt to jest od wykonywania pewnych rzeczy, a my jesteśmy od uchwalania pewnych rzeczy. Także pan wójt powinien zrobić to, co rada sobie życzy. Może nie wszystko, bo wiadomo, że nieraz
nie zawsze te pomysły są takie, jak być powinny, ale powinna być rozmowa i powinniśmy dochodzić do jakiegoś konsensusu, żeby naprawdę robić to, na co ludzie mają, jakie mają ludzie oczekiwania. Ja tylko w sprawie tego budżetu, bo będzie punkt odnośnie wolnych wniosków, to jeszcze pozwolę sobie zabrać głos. Dziękuję. Dziękuję. Proszę. Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, Panie Wójcie, zaproszeni goście, Państwo Sołtysi. Nie brałem udziału w komisji, no ze względu, niektórzy wiedzą, mam odśnieżanie i to jest pierwsza rzecz, którą muszę zrobić, żeby dostęp do sklepów był, więc nie byłem obecny, ale no część rzeczy słyszałem, co się tu działo. Troszeczkę zdziwiłem się, że osoba tak jak pan radny Popkiewicz, który był bardzo zaangażowany w to, by środki nie poszły na garaż w Woli Skromowskiej ze względu na sytuację, jaka ma miejsce, jakiś spór sąsiedzki z udziałem niektórych osób. No i jeśli to się nie wyjaśni, no to nie przekażemy. No niestety szybko pan Popkiewicz zapomniał, że były takie ustalenia, pieniążki zostały zabezpieczone na rzecz garażu w Woli Skromowskiej. Oczywiście nie tylko, ale to była kwestia poruszana od roku, że sytuacja, co prawda jesteśmy zmuszeni wykonać uchwałę, która... Panie Marku, jeśli mogę przerwać, to akurat może się pan odnieść w wolnych wnioskach, natomiast czy ma pan pytanie do budżetu? Bezpośrednio do budżetu, który został przedstawiony przez panią skarbnik. Natomiast ta sprawa jak najbardziej może pan odnieść się we wolnych wnioskach. Dotyczy budżetu i przekazanych pieniążków, zabezpieczonych tak samo jak sprawa na dach wymizy. Dobrze. Czyli po co było spotkanie? Tak jak już powiedziałem, rozmawialiśmy, spotkaliśmy się w emisji, tam nic nie cieknie, natomiast środki dalej zostały zabezpieczone, a to, co powiedział pan Toboła, nie powiedział dokładnie, o co chodzi, czyli nic nie zrobiliśmy z pieniążkami na poprawienie warunków handlowych dla naszego targowiska, które takowo się nie nazywa, no nie ma tej nazwy, ale wiadomo, o co chodzi. Tam ludzie, którzy handlują, nie są to warunki, jakie mamy w pobliskich miejscowościach. Mogę przytoczyć kilka, ale to już nie jest to miejsce, nie ten czas. Więc skoro, tak jak pan Toboła powiedział, że tamtą sprawą się nie zajęliśmy, a pracownik urzędu miał się tym zająć i coś zaproponować, jakiś projekt, no nie zostało zrobione. Teraz zaczynamy. Każdemu coś tam pan wójt obiecał, no to ja rozumiem, że trzeba dotrzymać słowa przed wyborami, ale nie róbmy następnej kampanii już teraz. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę, panie wójcie. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, zebrani na sali, Państwo, którzy oglądacie sesję dzisiejszą. Szanowni Państwo, na początek to ja bym chciał podziękować przede wszystkim Pani Skarbnik za naprawdę krecią robotę, jeżeli chodzi o ten budżet, bo tak krawiec kraje, jak mu materii staje. To jest podstawowa zasada. Szanowni Państwo, budżet mamy ograniczony i pewne rzeczy trzeba wybierać. Oczywiście ja zastałem stan faktyczny już, pewne działania zostały podjęte w gminie, w urzędzie wcześniej, no ale muszę się odnieść do pewnych kwestii. Jeśli chodzi o sam targ, ten problem już z realizacją tej inwestycji, on jest od iluś lat, to nie jest tegoroczny problem. Ja myślę, że po to się spotykamy na komisjach i naprawdę gorąco dyskutujemy. Dzisiaj to już jest
tak naprawdę tylko stwierdzenie faktów, które były na komisji. Po to się spotykamy, aby uzgadniać pewne rzeczy. Wiadomo, że przychodzą ludzie, mieszkańcy całej gminy oczekują jakichś inwestycji i naprawdę trudnym jest, aby wybrać, co robić na sam początek. Przede wszystkim infrastruktura. Ja rozumiem, że też i drogi wszyscy by chcieli. No, wiadomo, jaki mamy budżet. Szanowni Państwo, to radni decydują o tym, tak szczerze mówiąc, na co te pieniądze idą, bo na komisjach, na których się spotykamy, bardzo dużo robiliśmy zmian. Dlatego ja bardzo dziękuję Pani Skarbnik, że sobie jeszcze że zostaje nawet po godzinach i kiedy my wszyscy do domu idziemy, to Pani Skarbnik po godzinach albo nawet w domu, z tego co wiem, pracuje nad budżetem. I to jest naprawdę syzyfowa praca. Dlatego, Szanowni Państwo, myślę, że ten budżet jest skrojony w miarę potrzeb Urzędu Gminy, mieszkańców gminy Firlej, a rzeczywiście podczas następnego roku budżetowego będziemy mogli wprowadzać wiele nowelizacji. Tak jak za każdym razem, kiedy Państwo nad budżetem procedujecie. Czy ja obiecywałem komuś? Rzeczywiście ja myślę, że każdy z radnych, każda osoba, która sprawuje funkcję publiczną, pewne rzeczy obiecuje ludziom, pewne plany ma, pewną wizję rozwoju gminy. Ja powiem tak, Szanowni Państwo, cieszę się, że na dzień dzisiejszy jesteśmy w stanie dogadać się nawet z radnymi, na co te pieniądze mają pójść. Ten budżet jest skrojony maksymalnie tak, jak miał być skrojony. Myślę, że i targowica powstanie, czy targowisko powstanie, i droga u pana Popkiewicza, która była sporną kwestią. Myślę, że pieniądze, które zostały zabezpieczone na remizę w Nowym Antoninie, również zostaną wykorzystane, aczkolwiek chcę tu podkreślić, jeśli mogę, to jest dotacja dla OSP i jest warunek, że ma być uregulowany stan prawny gruntów. Nie przekażemy środków, jeśli OSP nie ureguluje tej sytuacji. Tak więc to nie są środki też stracone. Jeśli będzie taka konieczność, po prostu nowelizacją budżetu w następnym roku te środki po prostu poprzesuwamy. A sam Bóg wie, jakie środki jeszcze dostaniemy, co się zdarzy przez następny rok. Ja myślę, że na dzień dzisiejszy, co mogliśmy, to zrobiliśmy. Szanowni Państwo, też uczestniczyliście w komisjach, które były bardzo burzliwe i rzeczywiście różne zmiany zachodziły. Także ja przede wszystkim dziękuję Pani Skarbnik, ale również i moim pracownikom urzędu, jak również Radzie za to, że ten budżet jest mniej więcej brakuje mi słowa skonstruowany. Może skonstruowany w ten sposób, że mniej więcej każdy będzie zadowolony. Myślę, że zostanie przyjęty i tego sobie życzę. Dziękuję. Dziękuję. Proszę Panie Stanisławie. Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, brzmiała się troszkę dyskusja przed tym naszym budżetem. Ja też chciałem tutaj dołączyć się do tego wszystkiego, który tutaj przez ostatnie 4 lata też jakośmy pracowali. Mam tutaj do Pani Skarbnik, też tak bardzo bym się odniósł pozytywnie, bo mamy tutaj, jak słyszeliśmy od Pani, że zmniejszamy deficyt, zmniejszamy zadłużenie, to uważam, że ta Rada nie siedziała razem z Panią Skarbnik, razem tutaj z pracownikami Urzędu Gminy, z Panem Wójtem. Niektórzy myślą, że Rada nie pracuje, bo dzisiaj głosu nikt nie zabiera, nikt, tylko wszyscy głosują. Otóż, Szanowni Państwo, Rada w grudniu może się spotykała 4 razy, 5 razy,
i tutaj były takie dniówki, które były po 10 godzin. Ale to mieszkańcy o tym nie wiedzą, no bo nie jest to akurat monitorowane. Mam tutaj do pana radnego też taką jedną uwagę. Otóż panie radny, nad tym garażem to były sprzeciwy, ale to już ten garaż w Woli Skromowskiej już jest rozmawiane, bo na ten temat może od roku. Tak, ja jestem za tym i będę to popierał, że najpierw jest droga dojazdowa, a nie garaż. Ale skoro już sprawy poszły do przodu, co chodzi o tę drogę, no to już nie trzeba blokować pieniędzy, tylko iść do przodu. No będzie zrobiona droga, no i może będzie zrobiony ten garaż. No. Przecież coś każdemu w jakiejś miejscowości się należy. Chciałem się jeszcze zwrócić tutaj, bardzo dziękuję, jeżeli zatwierdzimy ten budżet nad tą słynną drogą w Bukówcu. Szanowni Państwo, ja o tę drogę, co tutaj z pracownikami, z paną księgową i tutaj wszystkich, myśmy pracowali dłuższy czas nad tą drogą. I powiem Państwu, że nikt z mieszkańców nie pomógł, bo każdy tylko mówi, że grabie, to grabie do siebie. Jak ja tutaj słyszę, że to się robi, to się robi. Mamy ten budżet sołecki, roztrwania go się w niektórych sytuacjach nieprzemyślanych. Mamy takie sprawy, które musimy to robić. Ja uważam, że oświata, drogi, to powinny być w pierwszej kolejności robione z naszego budżetu, a nie jakieś wynalazki, które już stoją to rok, może dwa lata i jeszcze nie są używane. Ja tutaj nie muszę mówić komuś złośliwie, nie muszę. Tak jakbyśmy tak rządzili u siebie w domu, jak niektórzy to naszym mieszkańcom myślą, no to nie wiem, czy byśmy z torbami nie poszli w ciągu może 5 lat. Dziękuję bardzo. Prosiłbym może, jak jestem w Komisji Budżetowej, żebyśmy przyjęli ten budżet na 2004 rok. Może jeszcze coś tam władze nasze wykołują gdzieś, może od pana wojewody nowego, może gdzieś z Urzędu Marszałkowskiego, może jakieś środki płyną do nas, no to może jeszcze coś tam się uda. Może nowej radzie coś zrobić więcej. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Przystępujemy do głosowania. Jest dobrze. Dziękuję. 13 głosów za. Stwierdzam, że budżet na rok 2024 został przez nas przyjęty. Gratuluję panom, gratuluję przede wszystkim pani skarbnik i ogłaszam 10 minut przerwy. Bardzo dobrze.
Możemy? Witam Państwa. Wznawiamy obrady. Zapraszam na miejsce. Przechodzimy do punktu 13. Wolne wnioski. Proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Będę się powtarzał, ale chciałbym podziękować Państwu za przyjęcie uchwały budżetowej. Chciałem podziękować za to, że na komisjach możemy dyskutować praktycznie o wszystkich rzeczach, jakie Państwa trapią i że możemy na pytania odpowiadać. No taki też mamy obowiązek w związku z prowadzeniem urzędu. Ale jeszcze raz chciałem podziękować Pani Skarbnik za przygotowane dokumenty, za naprawdę skrupulatną pracę nad projektem budżetu, nad wieloletnią prognozą finansową. To naprawdę są długie, długie godziny. Codziennie długie godziny pracy. My tego nie widzimy na co dzień. Państwo tego też na co dzień nie widzą, ale naprawdę serdecznie chciałem za to podziękować. Podziękować chciałem również moim pracownikom, którzy w jakiś sposób przyczynili się do formułowania tego budżetu, ale również za taką codzienną pracę. Państwu chciałem podziękować za procedowanie i w związku z tym, że jest to nasze ostatnie spotkanie, oczywiście nie kończymy jeszcze tego spotkania, ale ja już z tego miejsca chciałbym życzyć Państwu wszystkiego najlepszego w następnym 2024 roku i za jakiś czas zaprosić Państwa radnych, Państwa sołtysów, naszych dyrektorów jednostek na spotkanie tutaj w tej sali, takie opłatkowe, już poświąteczne. Dziękuję Pani Skarbnik jeszcze raz, dziękuję Państwu. Wolne wnioski nadal trwają. Nie ma chętnych. Proszę. Panie Przewodniczący, tak jak powiedziałem, że w wolnych wnioskach postaram się coś powiedzieć, co mi leży na sercu, a więc do tego zmierzam. Zacznę, Panie Wójcie, od tego, co Pan dzisiaj powiedział w swoim sprawozdaniu. Mianowicie tylko do jednego się odniosę. Odnośnie niby zaginionych dokumentów czy coś takiego, które niby miały zaginąć w biurze poddawczym. Szanowni Państwo, Pan Wójt wyjaśnił, że ten dokument nie zaginął, tylko Pan Wójt nie powiedział do końca, że jednak nie w biurze podawczym, ale gdzieś tam zaginął, bo nie dotarł tam, co powinien dotrzeć, czyli do Rady Gminy. Nie zostaliśmy poinformowani jako Rada Gminy o treści tego pisma. Ustaliliśmy i Pan Wójt doskonale wie, bo zależało mi na tym, żeby dotrzeć do źródła, gdzie rzeczywiście ten dokument zaginął, i ustaliliśmy, że zaginął ten dokument. Może nie zaginął, ale był wsadzony głębiej niż być powinien i nie dotarł do przewodniczącego rady, który nas nie poinformował o treści tego pisma. To jest uwaga jedna do Pana wypowiedzi, bo ogólnikowo Pan podszedł do tego. A więc nie winna Pani w biurze podawczym, tylko inny pracownik, który siedzi troszkę wyżej. Tyle. Nie moja rola jest, żeby mówić, u którego pracownika to leżało. Szanowni Państwo, teraz odniosę się do czegoś innego. Uchwaliliśmy budżet, bardzo dobrze. Niech tam gmina się rozwija, a nie cofa się, bo w niektórych sytuacjach to dochodzimy do sytuacji takiej, że zamiast iść do przodu, to jeżeli się nie zatrzymujemy, to się cofamy.
Jeżeli uważacie Państwo, że nie mam racji, to zaraz przekonam do pewnych uwag naszych mieszkańców. Radny Popkiewicz od iluś lat rzeczywiście prosił o remont tej drogi. Najpierw o wytyczenie, potem o remont, bo mówił, że on nie oczekuje luksusów, tylko żeby mu to utwardzić tę drogę. Decyzja powiedzmy, nie zostało jeszcze wykonane, ale decyzja zapadła, żeby zrobić dokumentację, żeby to był asfalt i tak dalej. Niech będzie. Ja nie jestem przeciwnikiem. Cieszę się z tego, że wszędzie coś się robi. Ale szanowni Państwo, tutaj na tej sali wielokrotnie taki człowiek przychodził na tę salę i nie używając jego nazwiska, tylko powiem tyle. Jego słowa, czy ja doczekam się szaletu Firleju? Chyba Państwo wiecie, kto się o to pytał. Szanowni Państwo, idąc kiedyś na jakieś spotkanie do gminy, zatrzymują mnie na rynku i mówią tak. O, idzie radny, to niech się pani zapyta. Ja mówię, no słucham. A to pan jest radny w Firleju? No tak. A co pani, jaki pani ma problem? A pani się pyta, proszę pana, gdzie ja mogę się tu załatwić? To jest w nawiązaniu do tego, co pan sołtys tutaj zwracał uwagę na to, ile lat mamy czekać na szalet Firleju. Poczułem się tak, jakby mi ktoś w twarz dał, no bo co mogłem powiedzieć? Proszę panią, mówię, wszystko jest na dobrej drodze. Niedługo będzie szalet Firleju, ale na razie nie ma. Co mogłem tej pani powiedzieć? Żeby poszła do parku się załatwić? Starałem się wybrnąć z tej trudnej sytuacji jak najlepiej. Druga sprawa, szanowni państwo, rozmawiamy o wielu inwestycjach w różnych miejscowościach. Panie wójcie i pani skarbnik, mam taką prośbę, mimo tego, że nie znalazły się takie pieniądze na ten cel, to ja bym prosił, żeby trochę tych pieniędzy pani znalazła i żeby odnowić ten budynek w centrum Firleja. Nie będzie to kosztowało Bóg wie jakich pieniędzy. Mam na myśli ten budynek, co tam się mieści, straż w Firleju. Straż i sklep. Szanowni Państwo, to jest wstyd dla nas wszystkich, że w centrum Firleja jest budynek w takim opłakanym stanie. Ja nie mówię, żeby cuda tam robić, ale to, co się mówi, że będzie robiona rewitalizacja rynku i tak dalej. Ja słyszę to od X lat. Szanowni Państwo, jeżeli będzie to robione, dobrze, ale zróbmy coś, co przynajmniej dla oka będzie milsze, a więc trochę farby kupić i odmalować ten budynek, bo to przypomina, nie będę mówił jakie czasy. To, co powiedziałem, że w niektórych sytuacjach ludzie mówią, że nie rozwijamy się, tylko się cofamy, no to szanowni państwo, mam na myśli oświetlenie Firleja. Czy to jest chlubą dla nas wszystkich, że zostało wyłączone oświetlenie Firleja? Od godziny 23. Szanowni państwo, odbieram mnóstwo telefonów. Przychodzą do mnie różni ludzie i mówią, co wyście zrobili. Od zawsze w Firleju było światło. Teraz prosty przykład. Ludzie, którzy szli na pasterkę po ciemku. Czy to jest chluba dla nas? Czy to jest rozwój naszej gminy? I teraz nasuwa mi się kolejne pytanie. Teraz konkretne pytanie do pana wójta. Czy droga w
kierunku Antonina, tam co pan Popkiewicz mieszka, to jest drogą uprzywilejowaną? Pytam dlatego, bo miałem okazję po północy tutaj któregoś dnia jechać z kierunku Kocka do Firleja i nie dowierzałem. Do pana Popkiewicza światła się świecą, godzina było za 20, za 15, 12 w nocy. Przyjeżdżam tutaj, w Firleju ciemno jest. A więc pytanie. Dlaczego? Teraz ja zabiorę. Tyle, co było lamp do pana Popkiewicza, tyle się świeciło w tamtą stronę. Nie rozumiem takiego podejścia do sprawy. Także, panie wójcie, to, że została informacja przekazana chyba na poprzedniej sesji, chyba radny Piwowar zadał panu to pytanie odnośnie wyłączenia tego światła, oczywiście odpowiedział pan tak, jak uważał za słuszne, że to nie pana decyzja, tylko decyzja rady, a więc ja bym chciał prosić, bo zauważam, że wszystko pan notuje, o czym się mówi, a więc i bardzo dobrze, bo człowiek ma pamięć taką, jaką ma, jak się zanotuje, to na pewno można do czegoś się dokopać. A więc panie wójcie, prośba moja jest taka, żeby pan podał nam publicznie tutaj do wiadomości, którzy to radni tak głosowali za tym, żeby i kiedy to było, za tym, żeby wyłączyć oświetlenie Firleja. Bo żaden radny nie jest osobą anonimową, nie powinien się tego wstydzić, jak głosuje. A więc ja bym prosił, bo wydzwaniają ludzie do mnie i mówią, to który z tych radnych taki jest przeciwko tego, żeby tu się świeciło w naszym Firleju. Bo światło się świeciło od zawsze w Firleju. Tyle, dziękuję panie. Dziękuję. Proszę. A to panie Marku, chwileczkę. Na bieżąco pan wójt by się chciał odnieść. Teraz ja, a będzie podobny temat, więc będzie miał pan okazję. Panie przewodniczący, szanowni radni, panie wójcie, zaproszeni goście. Mamy wolne wnioski, więc zacznę od pana przewodniczącego. Panie przewodniczący, na poprzedniej sesji pytałem pana, kiedy wróci punkt na początek sesji wolne wnioski, zapytania radnych. Interpelacje, wolne wnioski, zapytania radnych. Do dnia dzisiejszego żadnej interpelacji, żadnego zapytania nie otrzymałem na piśmie. Dziękuję. Panie przewodniczący, podjął pan to jednoosobowo, bez konsultacji z wiceprzewodniczącymi i bez konsultacji z radnymi. Więc jakim prawem pan sobie uzurpuje to, że pan będzie, to, że pan prowadzi obrady, to myśmy pana wybrali. No, pan akurat i my wie. Możemy zrobić to. Czy to jest jasne? Oczywiście, panie radny Piwowar. Nic, co robię i nic, co jest tutaj w tym porządku obrad, nie jest niezgodne. Jeśli pan napisze do mnie interpelację, wniosek, ewentualnie zapytanie, zwróci się na piśmie, ja ten punkt przywrócę. Dziękuję. Tyle w temacie. Pytanie do pana wójta. Panie wójcie, czy był pan zwolennikiem podniesienia podatków? Skąd moje pytanie? Szanowni państwo, na tamtej sesji pan wójt, żeby nie było zamieszania, wycofał dwa punkty z porządku obrad. Wiecie państwo, co odebrali widzowie? Na pewno pan to zauważył, bo ta łapka tam była. Czyli nie wiem, kto tak pięknie ujął, że dziękuję panie wójcie za niepodniesienie podatku. To jest wpis pod transmisją z naszych obrad. Szanowni mieszkańcy, no,
Spił pan śmietankę, no niestety prawda jest inna. To radni. W większości, już nie pamiętam, czy ktoś był przeciw, byli przeciw podniesienia podatków. To pan wnioskował, pani skarbnik te pieniążki już zapisała jako wpływ do budżetu, później trzeba było to skorygować. Tak, szanowni państwo, pan był za podniesieniem podatków. A widzowie zrozumieli to inaczej, że nasz wójt był przeciw podatkom. Do oświetlenia, powiem tak, nawet pod bankiem spotkaliśmy się z panem radnym, no i jeszcze jeden pan radny, no i okazuje się, że rzeczywiście ludzie mają do nas pretensje. To, co zapytał pan Toboła, kto i który z radnych. Pan mi odpowiedział, panie wójcie, w tym momencie, kiedy byłem, nie było rozmowy o oświetleniu na terenie Firleja i jego wyłączenie w godzinach nocnych. Dobrze by było dla ludzi, którzy patrzą na to, skorygować zegarki. 23 wyłącza się światło w Firleju. Jedyne światło, które świeci, jak nie zapomną panowie strażacy, to jest park. Iluminacje oczywiście są podłączone do oświetlenia ulicznego, więc wyłączyły się automatycznie. Natomiast mam zdjęcie, 23.05, na promenadzie świeci się światło. Szanowni państwo, o 24.00 na kamerach sprawdziłem, nie świeciło się. Nie wiem, ale ludzie też to zauważą. Więc lepiej, żeby się 5 minut wcześniej wyłączyło na promenadzie, no bo mamy sytuację taką, że świecimy tam komuś, kto przyjeżdża sobie pobiegać, o tej porze już praktycznie nikt nie biega, a nie oświetlamy ulic mieszkańcom Firleja. Pasterkę nie byłem tutaj, ale no po pasterce mi się trochę dostało, chociaż ja poszedłem w lepszą stronę niż pan wójt. Czy jest pan świadomy, że posiadam 6 latarni na własny, nie na własny użytek, wykonane za własne pieniądze, podłączone do własnego gniazdka. Na święta ludzki pan włączył. Okej. Ale tylko na święta. Teraz, panie wójcie, mamy pani skarbnik. Gratuluję budżetu, tylko powiedziałem, że to była syzyfowa praca. Pani skarbnik dokończyła pracę. Syzyf tam nie wciągnął tego kamienia. Miał problem. No, pani się ciężko napracowała, ale to efekt był na końcu taki, jaki trzeba. Czyli nie bardzo to się udało. Sprawa Tojtojów. Moje pytanie i chciałbym na to uzyskać odpowiedź. Ile kosztuje nas oczyszczanie Tojtoi w czasie letnim? No bo niektórzy, jak ja zacząłem mówić, no na początku kadencji pan Rogalski, radny, pilotuje sprawę, jak mu tam zlecił pan wójt. No i pilotowanie się skończyło na tym, że dalej nie mamy szaletu. No i niestety, powiem tak, nikt z urzędów, czy tak jak poczta, innych miejsc nie przyjdzie, nie skarży się, ale naprawdę ludzie tam chodzą i tamci ludzie mają problem, bo no niestety jak przyciśnie, mamy tu panią, która mieszka przy parku, tam jest taki pustostan. Ona tu kiedyś była, albo to na zebraniu sołeckim, albo tutaj, no i tam też nie jest dobrze. Dobrze te Tojtoje w końcu w lecie są. Ale chciałbym wiedzieć, jaki jest koszt. Na pewno nie stać nas na ubikację w stylu Białegostoku na 500 000, taki mały przybytek, ale na pewno jakiś szalet powinien być. I to taki, no, żeby przynajmniej w wakacje, no bo niestety nasi mieszkańcy mogą skorzystać. I chodzi mi o to, jaka jest kwota, bo to jest ważne, bo ktoś powiedział, że absolutnie żadna ubikacja inna, tylko to i to, bo to załatwia sprawę lepiej niż... sprawa solarów. Myślę, że dobrze to nagłośniłem. Cieszę się, że sprawa została w jakiś sposób załatwiona i będzie to załatwiona, ale moja prośba jest dalej, żebyśmy mieli takie informacje, to co mówiłem, że no, pan wójt powiedział o glikolu. Ja powiem tak, nie jest nas dużo mieszkańców, którzy mają instalacje solarne. Jakaś informacja, czy na stronie internetowej, czy jakoś tam sołtys niech podrzuci komuś, bo
powiem, ja już jestem świadomy, ale dalej nie jestem świadomy, że ktoś przyjdzie, ale jaki jest zakres jego obowiązków? To, co mówiłem, to nie będę się powtarzał, ale mówiłem o tym, że przydałaby się taka instrukcja, co, w jaki zakres wchodzi w serwis tych solarów. No, mamy nadwyżkę w sprawie oświetlenia 51 tysięcy, no a to oświetlenie nam no, niestety zgasło. Prośba, mam SMS-a od mieszkańca, był tu w gminie, panie Marku, na spacerowej. No, wójt nie wie, o której ludzie chodzą do pracy, czy można by o 4 rano. Nie wiem, są ludzie, którzy wcześniej rano. Ponadto pani sekretarz poinformowała nas, że jest to decyzja radna, wyłączyć oświetlenie. Wójt zrobił to, co chcieli radni. No dalej wracamy do tematu. Nazwisko tego pana mam. Czyli, szanowni państwo, jeszcze jedno informacja dla ogółu. Jeśli jedzie pomarańczowy ciągnik, to nie jest gminny ciągnik, więc nie mówcie, że gmina wam odśnieżyła. Niektóre posesje odśnieżyłem ja. Niektóre nie. Nie mam takiego obowiązku, ale pomagam ile mogę. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Tak. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Goście, mieszkańcy gminy Firlej. Chciałem się odnieść już do tych uwag, no bo nie są to może zarzuty, nie chciałem tego tak nazywać, ale uwag w kilku słowach. Jeśli chodzi o dokumenty, zaginięcie dokumentów, to jest sytuacja, w których ich nie ma. Szanowni Państwo, nie zginęły żadne dokumenty, a do sytuacji, które były wcześniej, przed moją kadencją tutaj, z całym szacunkiem nie będę się już odnosił więcej. Chcę tylko powiedzieć, że wszystkie dokumenty są. Rzeczywiście nie zostały przedstawione te, o które Pan Radny pytał, nie zostały przedstawione Panu Przewodniczącemu. To fakt, mnie wtedy nie było. Ja odpowiadam za stan faktyczny gminy po tak naprawdę po sierpniu. Szanowni Państwo, chcę się odnieść tutaj do kwestii spornych odnośnie oświetlenia. Państwo nie musicie uchwały podjąć, żeby światło wyłączyć. Państwo nie musicie jakichś wielkich decyzji spisanych na papierze, interpelacji do wójta wysyłać, żeby wyłączyć oświetlenie. Ale ta dyskusja odnośnie oświetlenia była jakimś przedmiotem naszego wspólnego dialogu na któryś komisjach. Zarzut był taki. I dlaczego to zostało zrobione? Zarzut był taki. Dlaczego w Firleju może się świecić światło całodobne, a na reszcie, jak Państwo sołtysi wiedzą, reszcie wiosek jest wyłączane? I tu chodziło o to, żeby zniwelować pewną taką niesprawiedliwość społeczną. Jeżeli Państwo zechcecie światło od nowego roku, oczywiście jeśli zostanie włączone przez PGE, moją decyzją, zostanie przywrócone. Nie ma problemu. Ale my tutaj naprawdę długo dyskutowaliśmy o tym, od której godziny ma być wyłączone. Wiecie Państwo, dla mnie osobiście światło może się świecić. To nie ma problemu. Tylko proszę zwrócić jedną uwagę. W momencie takim, kiedy wydajemy pieniądze na to, aby o godzinie 2-1 w nocy oświetlenie się świeciło, to są też koszty. Koszty są ogromne przy tych oprawach. To nie są LEDy. Szanowni Państwo, to są sodowe oświetlenia, sodowe lampy. Może Państwo sobie nie zdajecie sprawy, ale to jest ogromne są pieniądze. I teraz tak. Już ucięliśmy w tym budżecie na 2024 rok pewne kwoty odnośnie inwestycji, na które Państwo prosiliście, odnośnie pewnych działań, o które Państwo prosiliście.
Możemy światło włączyć, możemy uciąć jeszcze bardziej. Przecież budżet gminy nie jest z gumy, on się nie rozciągnie. Sami Państwo dobrze o tym dowiecie. Ja myślę, że to jest, tendencyjne są te wypowiedzi, chyba mające na celu uderzyć w to, że od pewnego momentu wójt gminy działa w Firleju. Tak jak już powiedziałem, możemy oświetlenie włączyć, ale chcę Państwu powiedzieć jedną rzecz, że właśnie, i to też przecież Państwo wiecie, bo o tym się dyskutuje, mówi, na Facebooku pisze o tych rzeczach, dostaliśmy dofinansowanie na wymianę wszystkich opraw na LED-owe, prawda? Z chwilą, kiedy otrzymamy te pieniądze fizycznie, kiedy fizycznie będzie przetarg na wymianę tych lamp LED-owych, może być taka sytuacja, że będą one programowalne. I na przykład, co mają LEDy do siebie? Ano to, że od określonych godzin mogą świecić z różnym natężeniem. Czyli można je ustawić, że na przykład od godziny 17 w noc, wieczorem, tak w okresie zimowym, będą do godziny 21 świecić się z mocą 100%, później do 24 z mocą 60%, a już do rana z mocą tylko 20 lub 30%. Można to zrobić. Wtedy nawet koszty przy LEDach będą niższe niż dzisiejsze koszty utrzymania czy finansowania tego oświetlenia, czyli opłaty za energię elektryczną. Proszę Państwa, my idziemy z tendencją taką rozwojową. My chcemy dla gminy jak najlepiej, dlatego ten wniosek powstał, żeby wymienić lampy na LED-owe. Mało tego, powiem jedną rzecz. W momencie, kiedy wymienimy te lampy na LED-owe, rzeczywiście, być może, że przywrócimy światło już całodobowe z natężeniem 20%, żeby tylko jakiś półmrok był. Ale 444 lampy zostanie sodowe, gdzieś musiało być zagospodarowane. Jest pomysł na to, aby pomimo, że wymiana będzie lamp, jeszcze dołożyć gdzieś na wioskach, gdzieś na ulicach, które są nieoświetlone, te zwykłe lampy. Być może, że będzie taka możliwość. Tego jeszcze nie, o tym jeszcze nie rozmawialiśmy z PGE, ale plany są. My myślimy o tym, żeby ludziom jeszcze bardziej rozświetlić okolice. Na wioskach przecież, sami Państwo sołtysi wiecie, że są ulice od wieków nieoświetlone i są słupy, a oświetlenia nie ma. Więc może będzie taka sytuacja, w której te lampy, które zostaną nawet u Was zdemontowane, może za jakiś czas zostaną wykorzystane do rozświetlenia wioski w dalszej części, albo nawet i Firleja. Może być taka możliwość. Ale jeśli Państwo chcecie, możemy na następnej komisji znów przedyskutować sprawę oświetlenia Firleja. Co powiedzą wioski? Wiadomo, co powiedzą. Szanowni Państwo, dyskusja już była, a dzisiaj każdy, albo nie każdy, ale niektórzy z radnych chcą postawić się w sytuacji mężów opatrznościowych, którzy walczą z tym, aby Firlej był oświetlany, ponieważ był od zawsze. Co to za treść? Ponieważ był od zawsze. To zasada jest? Kock też był od zawsze, Niemce też były od zawsze. Oczywiście, niektóre gminy też były od zawsze, ale w momencie, kiedy płacimy niesamowite pieniądze za energię elektryczną, a będą jeszcze większe opłaty, szukamy oszczędności. Po co szukamy tych oszczędności? Ano po to, żeby zrealizować wszystkie, że tak powiem kolokwialnie, i przepraszam za to sformułowanie, zachcianki Państwa radnych. Nie tylko. Bo potrzeby społeczeństwa, bo każda zachcianka radnych jest potrzebą społeczeństwa. I na to są potrzebne pieniądze. Ale ja wiem, że panowie o tym bardzo dobrze wiedzą. Bardzo dobrze wiedzą. Więcej się do tego nie odniosę, chyba że rzeczywiście na następnej sesji padnie decyzja, albo na komisji podniesiecie ten temat. Proszę Państwa, czy Firlej doczeka się szaletu? Oczywiście, że tak. Można powiedzieć, kiedy? Państwo też oczywiście wiedzą, że gmina została
przeszło 8 milionów dotacji, bo o tym żeśmy mówili z panią skarbnik, z pracownikami, na komisjach naprawdę są mocne dyskusje na ten temat i państwo wiecie, że dostaliśmy 8,5 miliona dotacji na infrastrukturę społeczną z Polskiego Ładu. Co za to ma być zrobione? Rewitalizacja rynku, przynajmniej tak jest zapisane. Oczywiście pewne rzeczy można zmieniać jeszcze. Między innymi pójdzie na infrastrukturę towarzyszącą, między innymi na wyremontowanie tego budynku albo zmianę przeznaczenia tego budynku, który jest tak dyskusyjny i dzisiaj straszy, rzeczywiście on straszy. Ale proszę Państwa, co się robiło przez poprzednie 5 lat z tym budynkiem, że on dzisiaj straszy? A dzisiaj, kiedy zamykamy budżet 2023, otwieramy nowy, żąda się, aby ten budynek dzisiaj był wyremontowany. Wszystko ma swój czas, ale przepraszam. Jasno powiedziałem, trochę farby odświeżyć. Przepraszam, tak? Przepraszam. Jeśli mogę powiedzieć pewne rzeczy. Ja w urzędzie też spotkałem się z pewną obstrukcją. Od samego początku. Nie będę się wtajemniczał, z jaką obstrukcją. Każdy wie. Ja uważam, że budynki, które są naszą własnością, w tym budynek, gdzie pan przedsiębiorca prowadzi własną działalność gospodarczą i jest budynek straży, powinny być w miarę potrzeb remontowane. Każdy budynek, który jest własnością gminy, powinien być remontowany. I w następnym roku dojdzie do tego, tylko nie teraz. Nie teraz, kiedy mamy po prostu taką pogodę, kiedy mamy opady. Nie będziemy robić tego na jesieni, ale na wiosnę zostanie on przynajmniej odmalowany. Ale w momencie, kiedy mamy 8 milionów dotacji i będziemy zmieniać wizerunek centrum Firleja, oprócz odmalowania nie wchodzi nic w grę. Mija się to z celem. Podstawowe rzeczy się zrobi i będziemy czekać na realizację całej inwestycji. Szanowni Państwo, całość to 10 milionów. Już nie będę Państwu tłumaczył, co jeszcze zawiera się w tym projekcie, bo to nie jest ten czas. Szalet też. Przecież mamy tutaj budynek obok, który, czy działkę całą, którą ewentualnie można by kupić i na tym placu coś postanowić, czy posadowić. Decyzja Rady. Ale mam nadzieję, że w tamtym budynku też znajdzie się pomieszczenie, które będzie przeznaczone na toaletę publiczną. Proszę Państwa, tak sobie podpisałem jeszcze odnośnie drogi tutaj pana Popkiewicza, chociaż to nie jest droga pana Popkiewicza, ale kolokwialnie już się mówi, że to pan Popkiewicz o nią walczył, jest droga Popkiewicza. Szanowni Państwo, to jest to droga mieszkańców. Na dzień dzisiejszy jest dokumentacja. Jest dokumentacja. Rzeczywiście zabezpieczony jest w budżecie duża kwota na tą drogę. Rzeczywiście tak. Ale powiem tak. To chodziło o oświetlenie. Może chodziło do mnie. Proszę? To jest skrzyżowanie. Oświetlenie do mnie. A oświetlenie, to zaraz powiem o oświetleniu co innego. Ale ja mówię o tej drodze, która też została tak kontrowersyjną. Proszę Państwa, ta droga, która jest u pana Popkiewicza, rzeczywiście ma dokumentację techniczną, jest robiona. Powiem krótko. Pieniądze musiały być zarezerwowane na remont tej drogi, ale być może, że będzie działanie typu Polski Ład, w którym wpiszemy tą drogę. I te pieniądze zostaną. Ponieważ w Polskim Ładzie wykorzystamy 95% dotacji na tą drogę. Więc nie muszą te pieniądze być przeznaczone w 100% na tą drogę. Tylko trzeba po prostu starać się, abyśmy w następnym rozdaniu dostali pieniądze na drogi. Mamy kilka, jak nie kilkanaście, to naprawdę kilka dokumentacji w całej gminie już wykonane. Starczy złożyć wniosek. Chyba, że się nie dostanie takich dotacji, ale to jest już inna sytuacja, ale wniosek będziemy składać. Ale jeśli chodzi o oświetlenie dróg, Szanowni Państwo, dziwne rzeczy czasami się dzieją na gminie.
I powiem krótko, nie zależy to od urzędu gminy. My nie wyłączamy światła i nie włączamy. Nie mamy takich uprawnień. Robi to PGE. To jest oświetlenie skrzyżowania i to zegar. Za to płaci zarząd dróg. Tutaj krajowy. Niektóre lampy, które oświetlają drogi nienależące do nas, mogą być oświetlane. Nic nam do tego. A nawet jeśli gminne gdzieś są, bo gdzieś podać w Woli Stromowskiej czy w jakiejś wiosce zapaliły się lampy, chyba w Woli Stromowskiej gdzieś. I wszyscy mówili, że nastał wójt i komuś zapaliło oświetlenie i to się paliło i paliło i paliło. Szanowni Państwo, tam są zegary. Być może, że niektóre są, mogą być uszkodzone. Nie my decydujemy o oświetleniu i nie my, nie urząd włącza czy wyłącza oświetlenie na drogach, nawet gminnych. Ktoś powiedział, że syzyfowa praca jest pani skarbnik, a tak naprawdę nie było tu żadnego syzyfa i nie pomagał. Nie mogę się już do tego odnieść. Jeżeli ktoś przenośni, nie rozumie, to po prostu ja teraz mówię, więc panie radny, proszę mi nie przerywać, miał pan okazję. Nie przekręca słów. Pan powiedział syzyfowa praca, jest to, powiedział pan, że żadnego syzyfa tu nie było i ciężko pracę wykonała pani skarbnik. Boże, czy nie można przenośni w tym urzędzie używać? Ktoś zabrania? Więc to trzeba wytknąć, że ktoś po prostu coś powiedział? To jest merytoryczna rozmowa? Proszę Państwa, to była przenośnia, że pani skarbnik napracowała się niesamowicie. Ja to podkreślałem od samego początku i będę podkreślał i bardzo pani skarbnik za to dziękuję. Jeśli chodzi o podatki. Wycofałem dwa punkty z sesji. Tak, oczywiście, wycofałem dwa punkty dotyczące podniesienia podatków. Sami Państwo na komisji, przynajmniej rozmawialiśmy na komisji, co z tym zrobić. Rzeczywiście projekty uchwał były. Czy ja się przy tym upierałem? Nie, nie upierałem się przy podatkach, proszę Pana. Upierałem się przy konsekwencji niepodniesienia podatków. Przy konsekwencji niepodniesienia podatków. Bo możemy je obniżyć jeszcze, proszę Państwa. Podatki można obniżyć. Rada ma taką zdolność, ma taki instrument do obniżenia podatków. I następne powstaje pytanie. Co z inwestycjami w gminie? Mało tego, co z subwencją państwową, czyli z dofinansowaniem państwa? Co z tym? Już aż mi się nie chce tłumaczyć, co powoduje obniżenie podatków albo niepodniesienie podatków. Niepodniesienie podatków powoduje to, proszę Państwa, jeszcze raz to powiem, że w przeliczeniu na mieszkańca stajemy się bogaci. Jeżeli nie podniesiemy podatków, w przeliczeniu corocznie stajemy się bogatsi. Może o grosze, ale bogatsi. Konsekwencją tego jest, że Skarb Państwa widzi to jednoznacznie. Aha, oni są bogatsi, czyli dajemy im mniej. To jest tak powiedziane tylko obrazkowo. Jeśli nie podniesiemy podatków, państwo, subwencji z państwa dostajemy mniej. No i też można się kłócić, którą drogę zrobić albo komu co wykonać. To jest konsekwencja. Ja ani się nie upieram przy tym. Rozmawialiśmy na komisji, czy jestem za tym. Ja powiedziałem, słuchajcie, finansowo, fiskalnie dla gminy jestem za podniesieniem podatków. Politycznie, jak wszyscy tu jeden mąż powiedzieli, politycznie nie. Wybory się zbliżają. Co tu dużo ukrywać? A państwo nie podniesiecie podatków za rok po wyborach? Nowa rada, proszę Państwa, jestem przekonany, nowa rada, chcąc wykonać pewne inwestycje za rok, po wyborach kwietniowych, podniesie Wam podatki i to nie w takim stopniu, jak teraz miały być podniesione, ale dwa razy tyle. Przekonacie się. Tak to działa. Tak jak mówię, politycznie nie jestem za podniesieniem, fiskalnie dla budżetu by było to wskazane, bo byłoby nas stać na pewne jeszcze inwestycje, które można by było wykonać. Proszę Państwa, koszt to, ja nie wiem, ile kosztuje to i możemy się dowiedzieć, bo to jest nieukrywana dana. A jeśli chodzi o solary,
Proszę Państwa, wczoraj właśnie był ten przedstawiciel, więc dostał wytyczne odnośnie tego, co możemy jeszcze zyskać, bo tak naprawdę jemu umowa już możemy konsekwencje wyciągać, czy moglibyśmy wyciągać konsekwencje. Tylko że w momencie wyciągania konsekwencji z końcem roku, kiedy kończyło mu się pewne porozumienie tej firmie, musielibyśmy na własny koszt, za pieniądze oczywiście, może za pieniądze te, które są zarezerwowane jako takie zabezpieczenie tej firmy, musielibyśmy sami to robić. Jeśli teraz byśmy to robili, to tak jak mówię Państwu, jest to zima. Ja bym w ogóle przeciwnikiem przedłużania do zimy, do końca grudnia tej umowy, ale skoro już idziemy w tym kierunku, panowie zaproponowali do końca lutego przedłużenie umowy i wyrobiliby się z tymi instalacjami, które nie zostały sprawdzone. Doszliśmy do wniosku tutaj też w urzędzie z pracownikami, że nie, że zostaje umowa przedłużona do końca czerwca na wykonanie jeszcze raz sprawdzenie wszystkich instalacji solarnych. Nieważne, czy był odbiór, czy nie. Po prostu wszystkich. Firma powiedziała, przedstawiciel tej firmy, że zgadza się na to. Mało tego, jeżeli poruszyliśmy temat glikolu, to powiedzieli, że w każdej instalacji sprawdzą parametry tej cieczy, czy ona nadaje się do użytku. Jeśli nie, to wymienią. Jeśli się nadaje, to po prostu tak zostanie, ponieważ glikol nie był w umowę wpisany. Ale wydaje mi się, że to też już jest bardzo dobrze, że firma będzie, no może w jakiś inny sposób podchodzić do tej sprawy. Proszę Państwa, być może, że będzie tak, że na niektóre instalacje będzie jeździł nasz pracownik i sprawdzał, czy rzeczywiście te prace zostały wykonane. Patrzę, czy jeszcze czegoś nie ominąłem, ale chyba nie. W razie czego też jeszcze będę do dyspozycji. Dziękuję. Pani skarbnik. Proszę Pani Stanisławie. Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, zebrani goście, Panie Wójcie, Pani Sekretarz, wziąłem sobie tutaj, Pani Skarbnik, Pani Sekretarz, wziąłem sobie tutaj, tylko tam zapisałem. O 5 razy się będziemy tak powtarzać, bo chodzi o solary, bo Szanowni Państwo, ja dostałem tyle cięgów jako radny od mieszkańców, że jak to działacie, co to robicie, że nie ma tych przeglądów, nie ma tych wymiany tego płynu. Bo każdy mi uświadamia, a w samochodzie to ty płynu nie wymieniasz. Ale Szanowni Państwo, no dobrze, że są kamery i trzeba mieszkańcom wytłumaczyć, że to nie jest w umowie zapisane, no żeby to ludzie już przestali na ten temat dyskutować. Bardzo dobrze, że Panu Wójtowi się tutaj udało przedłużyć tę umowę. No i może w końcu zakończymy to sprawę, no i weźmiemy już na swoją odpowiedzialność te solary. Lampy. Szanowny Radny, ja sam tutaj zwracałem uwagę na komisji może, dlaczego to koło mnie się świecą lampy. U ludzi są od tej godziny i od tej. Odpowiedziano mi, że to Panie Popkiewicz, to nie można tego wyłączyć, bo to jest wpięty w system drogi 19. No i na ten temat się to wszystko skończyło. Szanowni Państwo, bardzo dobrze, że mamy tutaj kamery. Chodzi ten słynny szalet w naszej tutaj gminie, tutaj w naszej miejscowości. Otóż Panowie, to moja inicjatywa była budowy szaletu w gminie Firlej. Tak jak Pan Radny tutaj był przewodniczącym, Pan Radny to był budowany szalet nad jeziorem. A ja mówiłem kilkakrotnie, Szanowni Państwo, turyści mają szalet, a my mieszkańcy gminy Firlej nie mamy tego szaletu. I to było może lat już 15.
i to dalej idzie. Ale może kiedyś w życiu będzie. Chciałem tutaj z tego miejsca za to słynną drogę łukowiecką. Wszyscy mamy drogi, wszyscy drogi są wszędzie są robione, a tutaj taka ta głośna ta droga, 850 metrów, szanowni państwo, jeżeli się uda tego zrobić, 850. Dziękuję panu bardzo, panu radnemu Tobole, że wspomniał chociaż jeden radny z Fileja, bo nawet radny, który jeździ to drogo z Łukówca, nawet się nie wypowiedział jednym słowem. I życzę sobie, chciałbym, żeby mieszkańcy Łukówca zapamiętali sobie, że nie tylko wieś jest, że nie tylko we wsi mieszkają mieszkańcy. Po tej stronie dziewiętnastki, od strony Antonina, też są mieszkańcy Łukówca i mieszkańcy naszej gminy. Wstydzę się bardzo, że zapomnieliście o tym już od kilku lat. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę bardzo. Kto ma? Pan Paweł był pierwszy. Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, Panie Wójcie, Szanowni Państwo, Panie Adamie, Radny Toboła, ja Panu odpowiem. Wrzesień, rok 2022, cała Rada była za oszczędnością, wyłączeniem w całej gminie oświetlenia. Nagle obudziliśmy się w innej rzeczywistości. Co się stało, że Firlej nie świeci się? W Kocku nie świeci się. Tak samo jak i u nas w tym samym czasie. Nie świeci się. Na rynku? Tylko... cały rynek się świeci, no panie wójcie. Ale reszta... Dwa dni temu. Reszta ulic się nie świeci. Nawet ta ulica się świeci tam, co pan mieszka. Panie wójcie, no jechałem tam, no oczywiście. Nieraz mam potrzebę w nocy jeździć i jeżdżę. Po 23 się nie świeci. Też jeżdżę. Chciałbym skończyć. Apelowaliśmy o równość. Świętej pamięci wcześniej wójt z panem Stanisławem, z panem Romanem, Januszem, Szynkiem, Darkiem. O równość, żeby traktować równo mieszkańców. W końcu jednak pokazał się człowiek, śmiało powiem, z igrą. Co do oświetlenia. Prosiliśmy o wydłużenie o 1 godzinę w czasie letnim. Nie było poparcia. A przyjdzie nowa kadencja Rady i przysięga dla całej... Nie było poparcia. Nie było poparcia. Z mojej strony też nie? Może pominąłem, przepraszam. Dla całej gminy będę radny. A jednak się takie podziały robi dzisiaj. Pogodziliśmy się w nowej rzeczywistości. Tutaj, panie wójcie, odniosę się jeszcze, w ogóle nie wspominać, ale bardzo duży plus, że jednak jest równość w końcu dla całej. Tyle, dziękuję. Dziękuję. Proszę, Szymek. Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, chciałem się odnieść do dwóch kwestii. Pierwszy do pana Popkiewicza. Jeśli są wybory na przykład albo spotkania sołeckie, to tamta część Łukówca też jest bardzo mile widziana i nie przychodzi. I pan mówi, że jest tutaj też u nas podział czy czegoś takiego. Pan wójt był i widział, ile osób z tamtej strony dziewiętnastki. Nie było żadnych głosów. I pan mówi, że teraz w tej części się robi jakieś inwestycje czy są jakieś plany. No, to nie tędy droga. Odnośnie tutaj wydłużenia czasu, skrócenia czasu oświetlenia, to panie Toboła, powiem, że tak jak w naszej miejscowości, w pierwszych chwilach skrócenie czasu oświetlenia, nasza remiza OSP została oprzabrowana. I nie wiem, czy pan o tym wiedział, czy nie wiedział. I to są skutki tego właśnie. Dobrze, dziękuję. Dziękuję. Proszę. Chciałbym się odnieść do wypowiedzi pana wójta. Panie wójcie, pytałem o prostą rzecz. Czy był pan za podniesieniem podatków? Pan to tak ładnie ubrał w słowa, że dalej. To był pański projekt przedłożony
o podniesienie podatków. I to jest fakt, nie ulegający żadnej dyskusji. Natomiast mówienie, że radny chce remontu remizy i że dzisiaj jest chłodno i nie będziemy malować w zimie. Proszę pana, my jesteśmy gospodarzami i przedsiębiorcami. My znamy czas, kiedy można pewne rzeczy robić i nie. Więc niech pan nie opowiada, że my już chcemy i w tej chwili. Światło ocenią wyborcy. To, że na wsiach się nie świeciło. Proszę pana, wracałem. A chwilę, przepraszam, to co jest? Chwileczkę. Wieś. Dziękuję. Wieś gminna. Czyli Garbów, Abramów, które mijałem po drodze, kamionka, wszędzie światło się świeci. Widocznie bogate gminy. No kamionka to miasto. Dziękuję. Ja chciałem może jeszcze, nie to, żeby tutaj pana wójta bronić, tylko powiedzieć tak, jak było na komisji. To, co pan wójt powiedział o podatkach, że od strony finansowej jest za podwyższenie podatków, ponieważ to będą większe z tego wpływy z państwa. Natomiast od strony politycznej, tak jak każdy z nas, z panów radnych pewnie wie, od strony politycznej podniesienie podatków w czasie, kiedy będą wybory, jest to niemile widziane. I na tym bym dyskusję to zakończył. Proszę bardzo. Do pana wójta jeszcze, no, że poczuł pan tylko powiedzieć na razie, że kiedy będzie można z panem wójtem rozmawiać, żeby to nie było potem wygłupione, moja osoba. Ponieważ ja już jestem stary i ludzie nie szanują takich jak ja. Znaczy rozumiem, że chce pan się umówić z panem wójtem na rozmowę. Ja pan będzie mówił, pan kiedy go wybrać. Dobrze. Proszę pana, chodzi o to, że pewien urzędnik, on po prostu albo nie chce wiedzieć, albo nie wie, chciałbym to przy wszystkich powiedzieć. To jest pan Piotr Wiącek. Tu nie można niczego przepchać, a mamy wspólnotę majątkową z powałkami, tę zofę powałką. No ten pan mówi, że nie ma. No to wobec tego, ja ją przywiozę tu z papierami, tylko chciałbym z panem wójtem umówić się, nie, żeby nie być kobiety, która jest pół kaleją, żeby zobaczył pan, zajrzał te papiery, bo my jesteśmy blisko rodziną i mamy wspólny raz. A z panem wiązkiem nie idzie ani w prawo, ani w lewo. Zastąd. No to cóż, od tego chyba ten urzędnik jest wyjaśni, a jak nie, to wyjaśni sąd. Bo to nie ma problemu. Dziękuję. Proszę. Już tak króciutko tylko odnośnie podatków. Pan tutaj radny mówi, że byłem autorem tych ustaw, uchwał, przepraszam, bo my mamy uchwały. A kto miał nimi być? Zawsze jest tak, że autorem na sesję jest, albo przeważnie jest dwóch. Dla zasady. To są takie zasady procedowania. Dajemy to, radni decydują, czy tak, czy nie. Nikt nikogo nie zmusza, proszę państwa. Tak jak już powiedziałem, są dwa aspekty podniesienia podatków, ale tu już nie będę o tym wspominał, bo to długa dyskusja jeszcze mogłaby być na ten temat. I proszę państwa, jeśli chodzi o te remonty, to ja bardzo państwa proszę o wyrozumiałość, bardzo państwa proszę o zachowanie pewnego dystansu i nie napieranie aż tak bardzo też na urzędników, którzy jednak pracują. To nie jest tak, że urzędnicy nie pracują. Jeśli mamy jakieś inwestycje zrobić, rzeczywiście będą one wykonywane, tylko z czasem. Szanowni państwo, z tej dyskusji mam takie przeświadczenie, że oczekujecie od wójta państwo, że załatwi sprawy, które nie były przez 5 lat załatwione w ciągu kilku miesięcy. No nie da się. To wszystko też jest jakiś proces. Ja wiem, że są sprawy ważne i ważniejsze. Powiedziałem, że zajmę się tym budynkiem i zajmę się tym budynkiem na wiosnę. Żeby ludzie, którzy przyjadą do Firleja,
żeby ten budynek tych osób nie straszył. Jeśli chodzi o pana tutaj mieszkańca gminy Firlej, szanowni państwo, wszystkich przyjmuję bez wyjątku. Macie państwo możliwość przyjść do pracowników, macie państwo możliwość również przyjść do wójta, jeżeli kwestie są sporne z pracownikami, ale to nie jest tak. Jeżeli nie załatwicie kwestii z pracownikiem, to przyjdziecie do wójta i wójt wam to załatwi. Nie. Wszystko w granicach prawa. Ale jesteśmy w stanie się umówić na spotkanie, nawet z pracownikami. Jesteśmy w stanie przedyskutować stan prawny państwa działek. Ale wszystkie sprawy, które dotyczą mieszkańców indywidualnie, no to przepraszam, ale nie na sesji, tylko tak jak mówię, zapraszam do mnie, do biura. I będziemy na bieżąco, nie tylko pana sprawę, ale myślę, że mieszkańców gminy Firlej załatwiać. Jeszcze raz życzę państwu zdrowych, wesołych, przepraszam, wszystkiego dobrego w nowym roku, bo już mamy po świętach, ale mamy dzisiaj jeszcze spotkanie wigilijne i też będziemy dzielić się opłatkiem przez państwa, dlatego jeszcze trwamy przynajmniej przez jakiś czas w okresie narodzenia pańskiego, więc nawet życzenia z tej okazji są mile widziane, ale już tak formalnie na następny rok, 2024, przyjmijcie państwo, wszyscy mieszkańcy gminy Firlej, moje szczere życzenia pomyślności, w zdrowiu i z nadzieją, że ta nasza gmina przez następne lata będzie się rozwijać przy wsparciu radnych, mieszkańców i pracowników urzędu. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Na tym kończymy obrady 65. sesji 8. kadencji Rady Gminy Firlej. Dziękuję bardzo. Zamykam.